Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj przygotowałam Wam przepiękne pomysły na stare rowery, stare powozy, stare taczki jako dekoracja ogrodu, więc jeżeli zalegają Wam tego typu przedmioty na strychu gdzieś w garażu, to zobaczcie, jak pięknie można je zaaranżować i przyozdobić nasz ogród. Nie ukrywam, że moje serce skradły rowery, które są pomalowane w jednolitych kolorach, wyglądają przecudownie i nawet z oponami, tam są takie czerwone, zielone rowery, tutaj jest cały biały rower i bardzo podoba mi się jeszcze to, jak rowery na przykład jest w kolorze czerwieni i ma czerwone kwiaty. Jeżeli rower jest żółty, to ma żółte kwiaty, przyozdobiony jest żółtymi kwiatami. Wygląda to bardzo ciekawie i pięknie się komponuje wszystko razem. Cudowne powozy z kwiatami też świetnie wyglądają. Naprawdę, albo takie koła od starych wózków i na to położone blaty, takie stare i rozstawione kwiaty. Coś pięknego. Taczki, zobaczcie, taczki też mają swój urok. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Przepiękna kompozycja, tamta z fiolecikiem, podoba mi się. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli macie takie rowery czy taczki, coś starego, to może zrobicie, zainspirujecie się i zrobicie jakąś piękną kompozycję u siebie w ogrodzie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Na kanale mnóstwo pomysłów do ogrodu, na taras, na balkon. Teraz skupiam się głównie na kwiatach, roślinach, na planowaniu naszej przestrzeni wokół domu. Już w przyszłym tygodniu też pokażę Wam więcej dekoracji ręcznie robionych, bo już mamy cudowne trawy, cudowne kwiaty polne. Także zapraszam Was bardzo gorąco do zasubskrybowania i obserwowania kanału. Przeszukajcie sobie też, jest dużo już fajnych filmików. Może coś wpadnie Wam w oko, może któryś film Wam się przyda. Piękny różowy rower, zobaczcie, cudowne. Bardzo podobają mi się te rowery. Mają swój klimat. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Obejrzyjcie sobie do końca, przejrzyjcie i dajcie znać koniecznie w komentarzu, co Wam się najbardziej spodobało. Ja dziękuję Wam i do jutra. Pa, pa.